w różnych nastrojach. Niektórzy, jak to się mówi, więcej grali, drudzy mniej, ale przede wszystkim w różnym stanie fizycznym. Wynikało to chyba też z zadań, które im poświęcano na swoich zgrupowaniach, począwszy od reprezentacji Polski poprzez Islandię, Chorwację i Słowenię. Na dzisiejszy dzień sytuacja jest taka, że na razie Urosz nie jest do grania. Mam nadzieję, że teraz już, znaczy wchodzi w trening, jest w treningu, ale na pewno w ten weekend i Kwidzyn chyba też go nie będzie. Jak to będzie pod kątem Koldingu, to Kopenhagi czy Koldingu zobaczymy. Jeszcze trochę czasu zostało. Jeżeli chodzi o resztę, to najgroźniejsze, znając właśnie Piotrka Grabarczyka, jak usłyszałem, że właśnie nie grał w tym ostatnim meczu, to bardzo bałem się tego. Okazało się, że to kolano podkręcone, duży wysięg, ale nic naruszone, więc tutaj Piotrek robi jakby swój trening. Tomek Rosiński odpoczywał. No i reszta, czy z zagranicznych, Olafsson trochę też podkręcona noga. Także trochę tych ubytków, ale już wczoraj w treningu praktycznie ta grupa brała udział, oprócz tych pierwszych trzech wymienionych. Jak się w Kielcach trenowało, panie trenerze, przez te dwa tygodnie, bo w trzech to trudno w brydża nawet. Czterech było, bo Michał dojechał, w tym, że bardzo dobrze przepracowali Grzesiek Tkaczyk i Krzysiek Lijewski. Jeżeli chodzi o Mateusza, też miał pewną dolegliwość, którą mogliśmy w te dwa tygodnie właśnie spokojnie treningiem i działaniami podleczyć. No i Michał, który z Achillesem, czyli praktycznie, no Michał trenował też w te dni tak zwane tych wszystkich świętych, świątecznych, gdzie wtedy właśnie zaczął trening biegowy, głównie aqua jogging i ze względu na obciążenia. Także to jakoś rozłożyliśmy, ale myślę, że było sympatycznie i przyjemnie. Natomiast dosyć ciężko zająć się piłką ręczną, jeżeli masz czterech, w tym praktycznie dwóch i pół, bo ta dwójka, Mateusz i Michał, no nie mieliby dużo biegowych rzeczy. Natomiast tu Krzysiek i Grzesiek, myślę, że bardzo solidnie pracował. Będzie się pan kazał w związku z tym oszczędzać drużynie w meczu z KPR-em Legionowym? Nie. Gramy tutaj z Legionowem i potem wyjazd od razu do Kwidzyna. Zwróćcie uwagę, to jest praktycznie sobota, wtorek. Właśnie, żeby jak najszybciej wejść w ten rytm. Zawodnicy sygnalizowali, że po zgrupowaniach, czy nawet Chorwaci, tutaj nasi, że jednak te takie trzy mecze, na przykład jak ten Super Puchar, czy ta jakaś tam Super Liga w Oslo, to jednak jest duże obciążenie, tak, trzy dni, dzień po dniu grać. No ale jesteśmy w okresie startowym, więc myślę, że lepiej grać jak trenować, dlatego do Legionowa mam nadzieję, że już jakoś dojdziemy do ładu i Kwidzyn trzeba się bać, bo tak z tego wynika, z wypowiedzi wielu ludzi, no i nie będziemy za nikim biegać po prostu, ani nikogo prosić, tylko musimy swoje zrobić, żeby w przyszłym tygodniu to zadanie, jakie nas czeka znowu z Koldingiem, wykonać, bo to będzie bardzo trudne, ale nie zapomnieć o tych dwóch przeszkodach, jakimi są Legionowo i Kwidzyn.